mikrofon nie ogólnie wspierają, tylko kierunkowy, za bezpośrednio z tym kierownikiem. Chłopcy położą dziewczynkami. Mały Jaś, mały Jaś. 3 lat, ile? 18? 18. Maria. Tobia. Żywale. 81, tak wygląda na to. Tak, bo bardzo jest na akademii. Chodź, ja coś tam. Nie, to będzie to. Widziałam. Miejsce zarezerwowane do mnie. No, no, bardzo mnie poszło, bardzo mnie poszło akademii. Już można było. Kto będzie śpiewał? Cały czas powinno już lecieć. Nie, zależy co tam jest. No, no, no proszę. Otrzymaliśmy ducha przybrania za synu, a więc naszą wołamy. Abba Ojcze, Ojcze nasz. Abba Ojcze nasz. Naszych rodaków witam sztandary na triumfu i zwycięstwa, sztandary naszej okolicy, naszych stron, które niech nam dzisiaj uświetniają tą pierwszą w tym roku uroczystość
która inauguruje na przyszłość nasze spotkania na tym miejscu, nasze modlitwy i naszą pamięć religijno-narodową. Całuję wasz sztandar Zgromadzenia Ośmiu. Idziemy do ołtarza. I może już tutaj ustawiać pokoju. Tutaj tam jest. Tu. I drugi tam może. Witam wszystkich zgromadzonych tu na mszy świętej, która będzie odprawiona za pomordowanych i zaginionych z tych okolic. Mszę świętą odprawi ksiądz kapelan Armii Krajowej z oddziału Potoka, ksiądz Józef Pipidalski. Serdecznie proszę o modlitewną część całej tej mszy i proszę księdza o odprawienie mszy. I zaczynamy naszą tu dzisiejszą uroczystość śpiewem hymnu Armii Krajowej. W pozycji baczność. O Boże, który jesteś w niebie, wyciągnij sprawiedliwą dłoń, bo mamy z różnych stron do Ciebie, o Polski nam, o Polską broń. O Panie, zruszę nieco się zagraj, o wolnej Polski nam powróci daj. Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. I z duchem swoim. Drodzy bracia i siostry, zgromadzeni na tym miejscu, obok wspólnej mogiły pomordowanych tutaj patriotów naszych, którzy
oddali życie, przelali krew dla za ojczyznę i za wiarę naszą. Dokonali tego nasi ówcześni wrogowie, armia hitlerowska, Niemcy, którzy się mścili na wszystkich Polakach, a ich ideą tej wojny, którą zaczęli, było wyniszczyć cały naród, żeby już nigdy Polski nie było na mapach świata. I tutaj, i w tej okolicy wielu zginęło, zarówno w 1939, jak i wreszcie w następnych latach strasznej okupacji i II wojny światowej. My ich dziś pragniemy wszyscy uczcić, wspomnieć i przedstawić Bogu do wiecznej nagrody. Jest to niezwykła niedziela, bo uroczystość Trójcy Przenajświętszej i czcząc tą największą naszej wiary tajemnicę, że Bóg jeden, ale w trzech osobach, pobudźmy się do nowej nadziei, że przez opatrzność Trójcy Przenajświętszej nasz kraj, nasza ojczyzna stanie wreszcie wolno na swoje nogi, że się wreszcie kiedyś, może w niedługim czasie odrodzimy. Tymczasem wypada nam przeżywać jeszcze straszne zamieszanie i bałagan narodowy. Ale dzisiejsza niedziela Trójcy Świętej i Opatrzności Bożej wlewa nam nowe siły i nowe nadzieje, że Bóg o wiernej Polsce nie zapomni. I ta msza święta składana na tym miejscu jest gorąco naszą prośbą do Trójcy Przenajświętszej, by wszystkich, którzy polegli za nas, za ojczyznę i wiarę, opatrzność Boża obdarzyła, jeżeli dotąd nie, to jak najrychlej, szczęściem nieba i życiem wieczności. Aby i wszystkie nasze inne intencje, z którymi żeśmy tu przyszli, Bóg łaskawie przyjął, przeprośmy Go teraz za nasze słabości i grzechy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Marię, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię, dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Ale bowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym, chwale Boga Ojca. Amen. Módlmy się o Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu,
Bogu, który jest i który był i który przychodzi. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział swoim uczniom: jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz jeszcze znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy, bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On mnie otoczy chwałą, ponieważ mojego weźmie i wam oznajmi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego bierze i wam objawi. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Drodzy żołnierze batalionów chłopskich komendanta Osi. Drodzy żołnierze Armii Krajowej tych stron, a także rodziny pomordowanych, których ciała kryje ta wspólna mogiła, która dziś zostanie uroczyście przez nas poświęcona. I wreszcie wszyscy zebrani dzisiaj na tej uroczystości, a zwłaszcza wy, droga młodzieży, której pragniemy przekazać wspomnienia strasznej gehenny wojennej, którą myśmy przeżywali dla obrony wolności narodu i naszego polskiego kościoła. Przeżywamy dziś, jak wspomniałem, niedzielę niezwykłą, bo to niedziela Trójcy Przenajświętszej. Jeden Bóg w trzech osobach, ale i Bóg Ojciec, i Syn Boży, i Duch Święty mają jedną i tą samą naturę Bożą, jedną i tą samą wszechmoc i wszechmądrość, co słyszeliśmy w czytaniach dzisiejszej mszy świętej. A to, co na tym miejscu dziś przeżywamy, ma serca nasze i duszę naszą napełnić nową siłą życia narodowego, wspartą nadzieją i miłością największych wartości, o których jeszcze wspomnę w tej homilii. Kiedy spoglądam po raz pierwszy dziś na tą mogiłę i na ten krzyż umieszczony na niej, który będzie na chwilę poświęcony, jakże nie wspomnieć słowa napisane i wyrzeczone i przekazane całemu naszemu polskiemu narodowi przez naszego wieszcza Adama Mickiewicza. Wszystkim polskim pokoleniom, a więc i nam dziś żyjącym, on powiedział: tylko pod tym krzyżem, tylko pod tym znakiem Polska będzie Polską, a Polak Polakiem. A inny coś podobnego powiedział: Polska albo będzie katolicka, albo jej wcale nie będzie. Opierając się na tych powiedzeniach, Władysław Anders, o którym prawie wszyscy słyszeliście, powtórzył znowu swoje złote słowa: wolność krzyżami się mierzy. Krzyże rozsiane są po całej polskiej ziemi, umieszczone na rozstajach dróg naszych wiosek szczególnie, kopane w groby
i wspólne mogiły tych cichych, a czasami i nieznanych bohaterów naszej Polski, którzy oddali, poświęcili życie, krew przelali dla ojczyzny i Kościoła. Nad krzyża i w morze krwi pisana jest cała tysiącletnia historia naszego polskiego kraju i polskiego narodu. I na tym miejscu, i w tej wiosce, i w okolicy dokonano zbrodni rozstrzelania i wymordowania bliskich i drogich wam, ale i nam. Waszych rodziców, waszych braci i siostry, krewnych, żołnierzy, zgrupowań partyzanckich, najtragiczniej ucierpiały, jak wiemy, rodziny wojewódków i wdowiaków. Dzisiaj, 50. rocznicę tej haniebnej hitlerowskiej zbrodni, zebraliśmy się tutaj w nastroju modlitewnym. Towarzyszą nam sztandary oddziałów partyzanckich, stowarzyszeń, organizacji państwowych. To są znaki, to są symbole naszej odwagi, naszego męstwa, świadkowie idei umiłowania ojczyzny i kraju naszego. Na wielu z nich można wyczytać to wiekowe polskie hasło naszego patriotyzmu: Bóg, honor, ojczyzna. To są największe wartości przecież człowieka i narodu. Niech o tym dziś pamiętają wszyscy Polacy, a najbardziej nasza ukochana młodzież i dziatwa. Nadzieja wspaniałej przyszłości, nadzieja naszej ukochanej ojczyzny Polski. Ktoś powiedział, cztery rzeczy są wciąż nieoszacowane. Wolność, nauka, cnota i zdrowie niestargane. Warto by sobie to zapamiętać. Przywołujemy dzisiaj tej naszej uroczystości, którą przeżywamy na tym miejscu, wszystkich tych, co polegli za ojczyznę i wiarę w latach wojny, czy też w latach sowieckiej powojennej naszej niewoli. Przywołujemy was dziś, spoczywających w mogiłach Polski i niepolskiej ziemi. Przywołujemy was, pomordowanych na zachodzie i na wschodzie, w obozach i krematoriach, w łagrach w Syberii, w Katyniu i na innych miejscach haniebnego ludobójstwa. Szczególnie przywołujemy was, Michalski Antoni, Dowiak Maria, Dowiak Benedykt, Dowiak Aleksandra, wojewódka Ignacy, wojewódka Maria, wojewódka Wacław, wojewódka Jan, wojewódka Stanisław, wojewódka Józef, najmłodszy, 7-letnie dziecko. Przywołujemy dalej was, Skwira Maria, Rusin Bronisław, Skrzek Wojciech i Nowotnik Jan, Dobroń Bronisław, Gorczyca Stanisław, Iskrzek Lucjan, Czapka Stanisław, Głaz Maria, Gozek Tadeusz, Wojek Bronisław, Fałek Jan, Skoczylas Wacław, Lasek Adam, Czapka Mieczysław, Czapka Eugeniusz, Dobroń Eugeniusz i Sztal Henry. Przywołujemy was dzisiaj, aby przedstawić was Bogu do wiecznej nagrody, aby przypomnieć was dzisiejszej młodzieży, aby was uczcić, podziwiać, wam dziękować
i od was uczyć się prawdziwego patriotyzmu i naśladować wielką waszą miłość ojczyzny, bo dzisiejsze pokolenia są z nich wyobcowane. Cenią sobie tylko pieniądz i używanie. Dziś już wolny polski naród nie pozwoli zmarnować waszej śmierci, nie pozwoli zapomnieć o was. Należy wam się nasza modlitewna wdzięczność, nasza cześć, wieczna pamięć. Maria Konopnicka, wspaniała Polka i poetka, piękną o tym myśl wyraziła w słowach swojego wiersza. Groby wy nasze ojczyste, by pełne życia mogiły, by nie ołtarzem różnej żałoby, lecz twierdzą siły. Twierdzą siły i mogiłami pełnymi życia, życia wiecznego, są groby polskich żołnierzy, a także i polskich męczenników za wiarę i ojczyznę. Oni nas uczą odwagi, wyznawaniu wiary i patriotyzmu, a ta odwaga tak nam dziś bardzo potrzebna. Uczą nas miłości ojczyzny i ukochania tej prawdy, że jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy. Tak nam dopomóż Bóg, Trójcy Świętej, jedyny. Amen. Dokonamy teraz poświęcenia mogiły i krzyża na tej wspólnej mogile. To jest woda święcona i kropiwo podacie. Święcenia wspólnej mogiły w obecności sztandarów i krzyża, który społeczeństwo tutejsze przygotowało w dowód pamięci i wdzięczności za dzieło życia tych, których ciała tutaj spoczywają. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Pan z wami i z Duchem Twoim, módlmy się. Panie Jezu Chryste, Ty śmierć naszą zwyciężyłeś własną śmiercią, a przez zmartwychwstanie przywróciłeś nam życie. Poświęć i pobłogosław ten krzyż postawiony na wspólnej mogile wszystkich tu poległych i pomordowanych za ojczyznę i wiarę polskiego narodu w czasie ostatniej wojny i w czasach terroru. Ciała tu złożone wskrześ na chwalebne ich zmartwychwstanie, a nam pozwól całym sercem kochać Boga i ojczyznę. Tak nam dopomóż Bóg. Amen. Ręce, a teraz nie cukro. Mocno. Zaraz. Mocno, nie żałuj, nie żałuj. To już. Proszę jeszcze. Jeszcze. Pomodlimy się za wszystkich, których ciała spoczywają tutaj, w tej wspólnej mogile. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekoista niechaj świeci nam. Módlmy się, Boże, tylko Ty możesz dać po śmierci nowe życie. Daruj wszystkie grzechy tym, którzy w tym miejscu złożyli swoje ofiarne życie za Polskę i za wiarę naszych ojców. Wierzyli w zmartwychwstałego Chrystusa, obdarz ich życiem wiecznym. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Wszystko zrobione. W
ufnej modlitwie wznieśmy nasze myśli i serca do Boga, Trójcy Świętej jedynego, Ojca, Syna i Ducha Świętego. Módlmy się za Kościół Święty i naszą Ojczyznę, by panowała w nich jedność, wierze i miłości. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za narody świata, aby wszystkie cieszyły się pokojem, wolnością, sprawiedliwością i ładem społecznym. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za żołnierzy poległych, za Ojczyznę na wszystkich polach bitew, a zwłaszcza w tej okolicy, aby Bóg nagrodził ich życiem wiecznym. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za ofiary II wojny światowej 1939-45 poniesione przez mieszkańców Siesieli w gminie Ciepielu. Michalski Antoni, zmobilizowany do służby w obronie ojczyzny, wrzesień 1939 roku zginął. Polegli za przynależność do zgrupowania partyzanckiego Batalionu Chłopców Ośki w dniu 7 grudnia 1942 roku. Rozstrzelani przez żandarmów niemieckich w Świesielicach, jak niżej. Wdowiak Maria, najstarsza z rozstrzelanych, liczyła 91 lat. Wdowiak Benedykt, wnowiak Aleksandra, wojewódka Ignacy, wojewódka Maria, wojewódka Wacław, wojewódka Jan, wojewódka Stanisław, wojewódka Józef, najmłodszy z rozstrzelanych, lat 7. Skwira Maria, rozstrzelona za własnym domem w lesie. Rusin Bronisław, rozstrzelany w lesie przez Niemców 1943 roku. Skrzek Wojciech i nowotnik Jan zginęli w czasie obławy w związku z rozpuszczeniem więźniów obozu karnego w Solcu jesienią 1942 roku. Dobroń Bronisław, rozstrzelany na drodze do Pcina latem 1942 roku. Gorczyca Stanisław i Skrzek Lucjan zginęli podczas obławy obok gajówki Włodarczyka. Czapka Stanisław, zabrany do wdowiaku przez żandarmów niemieckich. Głaz zginęła w dniu 15 stycznia 1945 roku podczas ofensywy we własnym domu od zabłąkanej kuli. Gozek Tadeusz i Bronisław Łojek, zabrani na okopy przyfrontowe, zginęli. Fałek został rozstrzelany przez Niemców w 1944 roku. Skoczylarz Wacław, pseudonim Trawiata, 15 stycznia zginął od kuli frontowej. Adam Lasek zginął od żołnierzy sowieckich na progu własnego domu w obronie żony i córek przed zgwałceniem. Czapka Mieczysław, Czapka Eugeniusz, Dobroń Eugeniusz zginęli przy rozbrajaniu amunicji pozostawionej przez Niemców 1945 roku. Sztal Henryk, aresztowany nocą 28 czerwca 1943 roku. Ślad po nim zaginął. I wszystkim pozostałym partyzantom zgrupowania Batalionów Chłopskich Ośki i AK, poległym w obronie ojczyzny, a także tym, którzy odeszli z tego świata już w czasach pokoju wraz z dowódcą BH Janem Sońcą, pseudonim Ośka. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Boże, ucieczko naszej mocy, wysłuchaj modów naszych i spraw, abyśmy otrzymali wszystko, co Cię z ufnością dzisiaj prosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pod Twą obronę, Święcie nasze dary, nad którymi wzywamy Twojego imienia i przez to ofiarę uczyń nas samych wieczystym darem dla Ciebie, przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z Wami. Górę serca składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to jest
sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie. Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, Ty z jednorodzonym Synem Twoim i Duchem Świętym jednym jesteś Bogiem, jednym jesteś Panem, nie przez jedność osoby, lecz przez to, że Trójca ma jedną naturę. Cokolwiek bowiem dzięki Twemu objawieniu wierzymy o Twojej chwale, to samo bez żadnej różnicy myślimy o Twoim Synu i o Duchu Świętym. Tak, iż wyznając prawdziwe i wiekuiste bóstwo, wielbimy odrębność osób, jedność w istocie i równość w majestacie. Majestatem chwalą aniołowie i archaniołowie, cherubini i serafini, którzy nie przestają powtarzać codziennie, jednym głosem wołają. Święty, 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 Panu zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, który gładzi grzechy świata, zmiłuj się nad nami, Baranku Boży, który gładzi grzechy świata, pokaż nas spokojnie. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, jestem godny, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz mi to słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Czekam na Ciebie, dobry Boże.
służy do zbawienia duszy i ciała, przyjęcie tego sakramentu i wiara w wiekuistą i świętą Trójcę oraz nierozdzielną jedność przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Kończąc nasze eucharystyczne spotkanie i modlitwy mszalne, z tej mszy świętej obyśmy wszyscy otrzymali wielkie łaski, dary i dobrodziejstwo opatrzności Bożej. I dlatego na lepszą i spokojniejszą drogę życia przyjmijmy teraz wszyscy Boże błogosławieństwo. Pan z wami i z duchem twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Oto ofiara spełniona. Bogu nie będą dzięki. Dziękuję. Jeszcze tu do nas przemówi
pan pułkownik, uczestnik wojny, partyzant z oddziału Ośki, ale ja pragnę podziękować wam wszystkim tu obecnym, pocztom sztandarowym, dalej oddziałowi BH, którzy jeszcze żyjecie i możecie właśnie przekazywać młodym pokoleniom to wielkie wasze poświęcenie w obronie ojczyzny i wiary. Ale najbardziej trzeba Bogu dziękować, że po takich to deszczach obdarzył nas na tą chwilę wspaniałą i piękną pogodą, że nawet nam i Boże Słońce, czy Słońce Bożej Opatrzności towarzyszy. Niech Bogu będzie za to największa chwała. A pragnę także podziękować rodzinie wojewódków, bo oni głównie przyczynili się do tej naszej dzisiejszej uroczystości. Bóg niech wynagrodzi im to wszystko wszelką swoją łaską i dobrodziejstwem, zdrowiem i błogosławieństwem. Mam nadzieję, że od tej chwili będziemy się tutaj spotykać każdego roku, chyba w czerwcu, bośmy tak zaczęli, jakby ten ciąg naszych modlitw, oddania czci i chwały tym naszym braciom i siostrom i rodzicom, których ciała tutaj na tym miejscu spoczywają, przeważnie przez Niemców pomordowani. Bardzo proszę teraz pana pułkownika Owczarka, aby swoje słowo wspomnienia i pokrzepienia przekazał nam wszystkim. To proszę. Jest mi strasznie ciężko mówić. Dlaczego? W pierwszym rzędzie. Trzeba było długich 50 lat, żebyśmy taką uroczystość tu mogli mieć. Blisko 50 lat i jesteśmy bardzo wdzięczni księdzu kapelanowi, że raczył do nas tu przyjechać i Słowo Boże tu w to miejsce przynieść. Dalej. Jestem ściśle związany osobiście z tym miejscem. Jak wielu wiadomo, tu została zamordowana rodzina siostra mojej matki. Więc młodsza siostra mojej matki i jej czworo dzieci. Razem z rodziną wdowiaków. Tu przebywałem na kwaterze. Tu byłem leczony, kiedy pod Jiłżą w potyczce nocnej zostałem ranny. I to tylko na krótki czas przed tym, co się tu stało. Tu była kwatera, stąd wychodziliśmy na akcję. Stąd wyszliśmy na akcję do Smolenia, aby rozpuścić uwięzionych około 50 chłopów i kobiet. Stąd też wyszło zgrupowanie partyzanckie, aby rozpuścić obóz w Solcu. Dlatego tyle osobistych więzi i dlatego tyle po prostu uczuć. Także tym bardziej to wszystko, co się stało, było tragiczne. Co trzeba rozumieć dalej? W tej chwili, dlaczego powinniśmy wewnętrznie się cieszyć, że tu jest msza? Bo w najcięższych warunkach dla narodu polskiego, dla polskości prawdziwą ostoją był Kościół i wiara Chrystusowa. Nie mieliśmy i teraz podczas najgorszych lat okupacji niemieckiej i sowieckiej Kościół stanowił dla nas oparcie. I tu już co ksiądz kapelan powiedział. Albo będzie Polska chrześcijańska, albo nie będzie jej wcale. Więc tak, że to jest jedyna nasza nadzieja.
była tu zaśpiewana przecudna pieśń o Panie, któryś jest na niebie. Tam jest śpiew o tulaczach. I tak sobie pomyślałem, że tymi tulaczami my jesteśmy nadal. Możemy nie być tulaczami materialnymi, bo wracamy do swoich domów, wracamy do swoich rodzin, ale jesteśmy w tej chwili, to co się w Polsce dzieje, tulaczami duchowymi. Bo szukamy oparcia o ludzi, o ludziach. O ludziach, na ludzi, oparcia na ludziach, którzy jedni się sprawdzają, drudzy się nie sprawdzają. Istotą człowieka jest rozumienie drugiego człowieka. Aniołowie w postaciach ludzkich po ziemi nie chodzą. Ile jak ja swoje życie przejrzę, to ile u mnie było rzeczy niedobrych, złych i grzesznych. A ile wyszukiwało się u ludzi, zdawałoby się niepewnych, stron ujemnych. I oparciem dla nas, żebyśmy nie byli tułaczami, to jest Chrystusowa wiara. To jest dobro, bo tam jest oparcie na człowieku, na ile on wykazuje dobra w stosunku do swojego otoczenia. Bo istnieje nawet taka zasada, że dobro ma tą przewagę nad złem, że kiedy dobro wraca do swego autora, to go buduje, a kiedy zło wraca do swego, to go niszczy. Kiedy w kraju jest źle? W kraju jest źle wtedy, jeżeli niewinni cierpią. Przestępcy chodzą bezkarnie, a niekompetentni decydują. I chcielibyśmy, aby w naszym kraju wreszcie zapanował lat i porządek. Ale ten lat i porządek zapanuje wtedy, jeżeli założenia wszystkie będą oparte na etyce chrześcijańskiej. Jest w Ewangelii takie wskazanie. Urazy chętnie darować. Będzie to wtedy, jeżeli będziemy rozumieli innych ludzi, jeżeli będziemy rozumieli nawet ich słabości i będziemy umieli przebaczać, i będziemy, wtedy zasłużymy na to, że przebaczy się i nam. Jeżeli między nami będzie jakaś nienawiść, niezgoda, nieufność, to taki naród, takiemu narodowi trudno będzie wyjść na prostą drogę. A tego przebaczenia, tego zaufania do drugiego człowieka, tej wiary w drugiego człowieka uczy Ewangelia i uczy etyka chrześcijańska. Na tej etyce chrześcijańskiej oparte były dwa wielkie ruchy konspiracyjne. Armia Krajowa i Bataliony Chłopskie. Były jeszcze inne ugrupowania. Owszem, o dobrych zasadach, ugrupowanie pochodzenia harcerskiego, może i inne, ale głównie tutaj wyraźnie było postawione, że opieramy się na etyce chrześcijańskiej. Dalej, wydaje nam się, bataliony chłopskie reprezentowały wieś chłopów, że dla narodu zasadniczym oparciem może być tylko warstwa chłopska, robotnicza i pracownicy umysłowi. Z tym, że chłopi są fundamentem, bo żywią, bo bez, wiadomo, że bez wyżywienia nie będzie narodu. Dalej, jesteśmy za tym, żebyśmy ogarniali cały naród. Nie może być biednych, wśród biednych wsi bogatych miast, ani wśród biednych miast bogatych wsi. To musi iść w parze. I cały ruch ludowy, który ma taką wielką tradycję, może tylko iść prawidłowo, jeżeli będzie się troszczył o cały naród. Ładnie to było powiedziane. Tak róbmy, żeby co dzień o jedną łzę
było mniej. Człowiek ma wtedy wartość, jeżeli jest posiewem dobra, posiewem zgody, trzeźwości i w ogóle wzajemnego zrozumienia. To dopiero taki człowiek może coś zbudować koło siebie. W pierwszym rzędzie bataliony chłopskie, podobnie jak Wici, zresztą i w Armii Krajowej to było, troska o własną osobowość. Kto uporządkuje swoje sumienie w sobie, kto znajdzie siebie w sobie, ten na świecie nie zginie. Ale to znalezienie siebie w sobie może być tylko przez dobroć, przez miłość do drugiego człowieka, przez wybaczenie. Innej drogi nie ma. Ja wierzę, że wśród tych wszystkich po prostu zamętów, jakie w tej chwili przechodzimy, dzięki Kościołowi, dzięki wierze chrześcijańskiej, dzięki zasadom chrześcijańskim wyjdziemy przy Bożej pomocy na dobrą drogę. Czego wszystkim serdecznie trzeba życzyć, no i sobie i najbliższej rodzinie też. Wszystkim jeszcze raz od siebie serdeczne Bóg zapłać za tak liczne tutaj, pomimo złej pogody, przybycie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ja z całego swojego serca i z serc wszystkich tu obecnych panu pułkownikowi serdecznie dziękuję za te krzepiące słowa, jak umiał ładnie powiązać nasze trudy i wysiłki oddziałów podziemia, oddziałów, które walczyły z wrogiem przez te lata zawieruchy wojennej dzisiejszymi czasami i jak na tle przeżyć własnych i naszych wspólnych umiał wskazać drogę ku lepszej przyszłości. A tą drogą to są prawdy i zasady naszej wiary i Ewangelii Chrystusowej. Polska wtedy będzie potężna i mocna, kiedy naród będzie związany z Kościołem, a Kościół z narodem. A zresztą nasz polski naród przez te 1000 przeszło lat zawsze tworzy jedność społeczną i religijną. I teraz byśmy mogli jeszcze łaski Bożej, opiekę Bożą i Matki Bożej Królowej Polski wyprosić dla dzisiejszych pokoleń, zwłaszcza młodzieży, która jest nadzieją przyszłej naszej ojczyzny. Zaśpiewamy tą naszą pieśń. Boże, coś Polsce. Boże, coś Polsce. Naszym zmarłym, pomordowanym, których ciała tu spoczywają, oprócz naszej gorącej wspólnej modlitwy, należą się najpiękniejsze i najlepsze uczucia naszych serc w postaci kwiatów.
I dlatego teraz na mogile będą złożone kwiaty. Proszę przygotować. Pochwalony Jezus Chrystus. Do następnego spotkania, a to będzie niedługo, bo za rok. Wszystkim serdecznie dziękuję za przybycie. Wszystkich przyjezdnych i członków rodzin wymienionych z tej listy zapraszam na herbatę. Andrew!
Weźmy. Nie jestem restauracją.